Witam w kolejnym odcinku serii poświęconej majsterkowaniu. Dzisiaj zbudujemy sobie softbox. Jest to lampa, która daje takie światło, które właściwie nie rzuca cienia. Tej lampy używają osoby, które nagrywają filmy oraz robią zdjęcia. Materiały, które posłużą nam do zbudowania lampy, to karton, który będzie głównym szkieletem lampy. Stara lampa, która posłuży jako regulacja oraz oprawka na żarówkę. Żarówka, ta jest akurat LED-owa, o temperaturze światła 3000 kelwinów. Światło dzienne to jest 5000 i do vlogów taka jest najlepsza. Ja akurat używam takiej 3000 kelwinów LED-owej, bo to jest odpowiednia temperatura do tego, co ja nagrywam. Folia ratunkowa, kot ratunkowy lub folia srebrna aluminiowa spożywcza, którymi wykleimy pudełko od środka, aby skupić całe światło w jednym kierunku, oraz najważniejszy element, czyli przesłona, która rozproszy światło, żeby właśnie nie tworzyło cienia. To są akurat dwa sklejone kawałki z foliowej reklamówki, która właśnie jest półprzeźroczysta. Na przykład w tej reklamówce jest coś takiego. Tutaj jest akurat trochę zbyt przeźroczyste. Taki materiał można również wyciąć z takich zasłon prysznicowych. Tamten materiał również jest dobry. Użyjemy jeszcze trzech przedmiotów. Taśmy klejącej do sklejenia całości. Kleju w sztywcie do przyklejenia folii do kartonu oraz noża lub nożyczek do wycięcia odpowiedniego wzoru z kartonu. Tak więc zabieramy się do roboty. Mam tutaj przygotowany taki wzór z drugiego softboxu, bo chciałbym mieć dwa w miarę podobne. I mamy jedną ścianę naszego softboxu zrobioną. Teraz wykleimy ją folią. Żeby nie było, ta folia jest już używana i w niektórych miejscach poprzecierana. Dlatego ją używam. Poza tym mam jeszcze kilka sztuk. Klej jest naniesiony. Teraz odpowiednio naciągamy folię, tak żeby było jak najmniej takich zagnieceń. I teraz wycinamy resztę folii.
Raz jeszcze trzeba podokleić rogi. I jeden element mamy wykonany. Teraz robimy jeszcze takie trzy. Dobrze, cztery elementy są już skończone. Teraz będziemy je składać. Złożymy je na lampie w taki sposób, żeby była ona obudowana ze wszystkich stron i tutaj był materiał półprzeźroczysty. Do mocowania użyjemy taśmy przeźroczystej. Będziemy je łączyć w ten sposób. Pod kątem mniej więcej 90 stopni. I jest sklejone. Teraz jeszcze dwa kolejne boki. I konstrukcja jest już skończona. Jest nawet w miarę solidny, nic się nie chybocze. No i masz, zapomniałem, że to ma być zbudowane na lampie. Dobrze, no to rozkleję i włożę. I jeszcze tutaj niżej takie wzmocnienia, żeby taśma się nie odklejała. I jeszcze wzmocnienie u góry.
Teraz zostało jedynie zamontowanie lampy w reklamowym softboxie. Skoro wydaliśmy na taśmę około 5 zł, teraz też jej użyjemy. Jak widać, trzyma się. Nawet no, tylko lekko tutaj się zniekształca, bo to jest już dosyć stara lampa. Teraz został nam już ostatni element. Przyklejenie do softboxu półprzeźroczystej reklamówki. Oczywiście też taśmą. Teraz czas przetestować ten softbox. Mam dwie takie same lampki, dwie takie same żarówki. To jest żarówka bez przesłony, bez softboxu. Widać tutaj bardzo widoczny cień oraz oświetlenie tylko z jednej strony. Teraz gaszę lampę bez i zapalam softbox. Lampy są w takiej samej odległości od przedmiotu. Jak widzicie, jest o wiele ostrzejszy obraz. Między innymi dlatego, że kamera podczas lepszego oświetlenia ma po prostu lepiej wygląda, ładniej to wygląda. Nie ma takich mrówek chodzących po ekranie, potocznie mówiąc. Ale widać tutaj lekki cień z góry. A teraz na tą pierwszą lampę też nakładam softbox. I jak to będzie wyglądało z dwoma softboxami? Ten cień jest troszkę większy, dlatego że tutaj jest no ten materiał trochę mniej rozprasza światło. A jeżeli by dać dwa takie większe, to zdjęcie byłoby bardzo ładne. Według mnie warto zrobić sobie takie coś, ponieważ to jest właściwie żaden koszt, bo właściwie wszystkie materiały ma się w domu. Kartony mogą być jakieś zwykłe po mleku. No tą folię półprzeźroczystą to trzeba się rozejrzeć po sklepach, poszukać reklamówki. No a taśmę i klej to chyba każdy ma. A jeżeli nie, to są groszowe wydatki. A jeszcze prostszą wersję tego softboxa można wykonać w taki sposób, że nałoży się półprzeźroczystą reklamówkę na lampkę i to też może służyć jako taki prymitywny softbox, gdy nie ma czasu na zrobienie czegoś lepszego.
Dziękuję za oglądanie i zapraszam do moich następnych filmów.